Filip Heiser ostatnio zaczął inwestować w siebie. Najpierw sprawił sobie śnieżnobiały uśmiech, teraz postanowił nagrodzić się zegarkiem. Ten zegarek ma symboliczny wymiar, ogłosił. Niedawno celebryta otworzył swoją własną budkę z kebabem w Warszawie, która zyskała dużo uwagi w mediach społecznościowych. Co ciekawe, na otwarciu lokalu obecny był ksiądz, który poświęcił miejsce. Filip Heiser jest również aktywny online, gdzie dzieli się z fanami szczegółami ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Znany jest również z kontrowersyjnych wypowiedzi i zachowań, które wzbudzają zarówno zachwyt, jak i krytykę. Jego aktywność w mediach społecznościowych sprawia, że jest ona często komentowana i omawiana w przestrzeni publicznej. Filip Heiser sprawił sobie nowy uśmiech, celebryta ostatnio podejmuje wiele decyzji, a wszystko relacjonuje w mediach społecznościowych. Tak było z zakupem mieszkania w Hiszpanii, walką w MMA, a następnie rezygnacją z tej walki, święceniem budki z kebabem. Ostatnio Filip Heiser postanowił sprawić sobie nowy uśmiech. W tym celu udał się w miejsce, gdzie o zęby dbają państwo rutkowscy. Choć jego wybór sporej części internautów wydał się nienaturalny, to Heiser wydaje się być szczęśliwy. Dlatego dziś doceniam to, jak 6 godzin u ciebie na fotelu wyniosło moje hobby, uśmiechanie się, przyp. Redaktor, na orbitę. Nie mogę przestać się cieszyć, a o to przecież w życiu chodzi. Nowy Rolex Filipa Heisera. Teraz celebryta pochwalił się zakupem nowego zegarka. Nie jest to byle jaki czasomierz, bo Rolex. W dodatku sygnowany nazwiskiem Jamesa Camerona, który samotnie zszedł na dno rowu mariańskiego. To miał być symbol odbicia się od dna. Ja z kolei, nie tak dawno temu, chociaż, na szczęście, na tyle dawno, żeby już stać mocno na nogach, też szedłem na najniższe dno psychiki, wyjaśnił Filip Heiser w nagraniu. Ile kosztowała Filipa ten symboliczny drobiazg? Nowy model, który wybrał celebryta, kosztuje ponad 80 tysięcy złotych. Używane modele można dostać już za około 70 tysięcy złotych. Filip niedawno twierdził, że walka MMA pomogłaby mu spłacić kredyt za mieszkanie w Hiszpanii. Widocznie odbił się od dna także finansowego.